Hej, cześć, witam. Tutaj Marcin z Domowego Browarka. Znalazłem trochę wolnego czasu i postanowiłem w końcu uważyć piwo metodą zacierania z ziarna. I bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego, co przygotowałem. Aby oszczędzić trochę czasu na przygotowania, żeby Wam zaoszczędzić czasu, przygotowałem już kilka rzeczy. Mianowicie coś takiego. Chmiel marynka, chmiel goryczkowy 34 gramy. Aromatyczny lubelski około 12 gramów. Według receptury jest 6 gramów, ale chciałem to zrobić bardziej aromatyczne. Taki mały eksperyment. Chmiel irlandzki. Około 3 gramów. Dodatkowo teraz Wam pokażę ziarno. Okej. Ziarna jest dokładnie, już Wam mówię, 4 kg 280. Przepraszam, nie jest to lagerowy, żaden jasny słód, tylko jest to trochę ciemniejszy, odmiana stosowana do pale, ale jest to po prostu trochę ciemniejsze piwo. Ten słód również się stosuje do ważenia Guinnessa. Ponieważ nie mam warunków na ważenie lagera, metodą dolnej fermentacji, to też robię piwa tutaj górnej fermentacji. Chyba że na przykład jest lager z puszki, czy to Coopersa, czy Muntonsa, gdzie lagera się robi w fermentacją górną. A to też mam warunki na takie coś, ale nie na dolny, więc to jest to, co robię. Dodatkowo mam już około ponad 20 litrów wody, które to już zagrzałem, zaraz Wam pokażę, zagrzałem już nieco wcześniej. Jest woda gorąca, powinna mieć temperaturę około 72 stopnie, kiedy będziemy tą wodę wlewać do ziarna. Jak zauważyliście, za mną stoi mały masztun. Do tego będę wsypywał ziarno. Mam 4 kg ziarna. Zanim wsypię tutaj ziarno, do tego masztuna wleję wrzątek po to, żeby go raz może trochę wyparzyć, a przy okazji, a raczej główna przyczyna, żeby po prostu nie stracić początkowego ciepła na masztun, ponieważ on jest teraz zimny. Jak wleję wrzątku, ciąg rozgrzeje. Jak sypię ziarno i zacznę lać wody, wtedy po prostu ta temperatura będzie nieco stabilniejsza. Stosunek ziarna do wody jest około 1 kg ziarna, 4 litry wody. Jak już wspomniałem wcześniej, temperatura musi być około 72 stopnie. Po to, żeby temperatura, jak już ziarno będzie w środku, żeby mniej więcej było 65-67 stopni. Mniej więcej. Nie mówię, że musi być dokładnie 65 albo 67. Mniej więcej zakres tego. Wrzątek już powoli się zagotował. Będę wlewał teraz to do masztuny. Musicie pamiętać, aby kranik był zamknięty. Zamykam. Ponieważ nie jest to wodoszczelne, ta przykrywka od samej góry, dlatego musicie zachować ostrożność, jak będziecie to robić, po to, aby wrzątek Was nie poparzyło w góry.
do wlewania wody będę miał taki jednolitrowy garnuszek. Ok, przeczyszczę tutaj kranik oraz filtr z oplotu, który jest w środku. Już wspomniałem to wcześniej, ale powtórzę jeszcze raz. Robię to w tym celu, aby zaoszczędzić na stracie ciepła, po to, aby jak będę wlewał wodę 72 stopnie do gorącego albo nagrzanego pojemnika, żeby ta temperatura diametralnie odtarnie spadła znacznie poniżej 65 stopni, bo tego nie chcę. Ok. Potrzymam jeszcze minutę i zacznę wsypywać ziarno. Hej, witam ponownie. Podczas, kiedy mówiłem, podczas poprzednich filmików, woda ostygła, więc musiałem ją trochę dłużej przygrzać. Wrzątek jest jeszcze tutaj, już nie jest to wrzątek, ale gorące jest. Też wleję to teraz i będę wsypywał ziarno. Robię to na podłodze, ponieważ będzie to dużo lżejsze. Okay. Mam tutaj masztun, 4 kg z hakiem ziarna. Jak widzicie, trochę z tego pyli. Mniej więcej zajęło to tyle. Teraz daję to na szafkę. Ziarno jest na szafce. Dodatkowo jeszcze sprawdzę temperaturę wody. Jak będziecie sprawdzać temperaturę wody, przygotujcie sobie jakąś dużą łychę po to, żeby móc tą wodę zamieszać. Temperatura mniej więcej była równa. Z trudem podciągnęło pod 76 stopni. Nie jest to problem, ponieważ jak będę to przelewał, mieszał, to temperatura na pewno się jeszcze trochę obniży. Też przesunę sobie cały banian pod ziarno. Jeżeli podczas mieszania, żeby temperatura tak szybko nie spadła, zawsze sobie to przykrywam. Teraz będę wlewał mniej więcej po litrze na raz i będę to mieszał. Litr, czyli mniej więcej jeden garnusz. Albo jak będę miał problemy z wyciągnięciem, to po pół garnuszka. Wymieszam, żeby woda mogła dojść wszędzie. Ok. Teraz mam mniej więcej około 2 litry wody. Okay, dodaję jeszcze więcej.
2,5. Musicie pamiętać, żeby mieszać to w dobry sposób, w sensie, żeby dochodzić do samego dna. Mieszając, ponieważ na samym dnie powstają suche tak zwane kieszenie, czyli po prostu woda tam nie dochodzi i cukier, który się znajduje w słodzie, nie będzie wypłukany, przez to będzie mniejsza wydajność. Łyżka się złamała, co jest nawet lepiej, ponieważ łatwiej się miesza i nadal mogę dojść do samego dna. Ale mimo wszystko będę musiał skombinować dłuższą łyżkę. Ok, kolejny litr. I 5. Dobra, skombinuję jakąś łyżkę. Jak na razie wszystkie przyrządy, które stosujecie, nie muszą być dezynfekowane, ponieważ brzeczka będzie gotowana, więc tak czy siak wszystko się zdezynfekuje. Okay. Kolejny.